O, wreszcie normalna dzielnica, nie jesteśmy na imprezie u terrorystów, ani w jakimś zakładzie karnym. O, wreszcie rodzinie. Słuchaj, ja już nie wiem. Czego nie wiem? Może nie pójdę. Johnny, sama chciałaś tu przyjechać, co nagle zmieniłaś zdanie? No właśnie. Nikogo tam nie znam. To kurde poznasz, o to właśnie chodzi. Trzeba poznawać ludzi, tak jak ja. Na przykład... ta sukienka jest tragiczna. Siedząc w domu, przy komputerze. Jedźmy stąd. Weź głęboki wdech. Jak podczas porodu. To tylko urodzinowa impreza. No właśnie. Na pewno wszyscy cię polubią. Na urodzinowych imprezach zobacz, przecież młodzież zawsze się bawi. Grają w gry, rozmawiają. Śmiało. Tańczą. Piją napoje gazowane typu Coca-Cola i tyle. Dobra, wychodzimy z auta, bo on jeszcze coś zrobi. O, nie zapomnij o prezencie. Okej. Dzięki wielkie. To tomik wierszy Poego. Biały kruk, bardzo, bardzo stary. Spodoba jej się. Nie martw się. Zobaczysz, będzie dobrze. No to super. Przyjadę o piątej. Tylko czemu dajemy nastolatce tomik poezji Poego? Nawet ja, będąc na przykład lubiąc czytać, nie chciałbym dostać tomik poezji Chloego. Wolałbym dostać na przykład kebaba czy coś, a nie tomik... Dobra. Idziemy teraz do domu, nie wymiguj mi się tutaj, młoda damo. Wchodzimy do domu. Tap, tap. Ding dong. Co nie to? Aha. Chyba nikogo nie ma. Dobra, nikogo nie ma, smyka. Cześć, Jodie, chodź. No siema. Hej, Kirsten, idziesz? Śpieszę się. Chodź, Jodie, śmiało. Okej. Okay. Hej, Jodie, tak? No. Chodź, są dziewczyny z mojej szkoły i znajdzie się kilku w miarę fajnych kolesiów. Mhm. Prezent dla mnie? Super, dzięki. Nie ma sprawy. To tomik poezji. Skarby. Pewnie ci się spodoba. Kośćmi, nie róbcie głupstw, dobrze? Dobra. Oczywiście, mam się jak chcesz. O, słodkie urodziny, tak jak mówiłem. Chodź, sobie poszła. Przyjazna Jak to w końcu sobie poszła? Powinien... Hej wszyscy, to jest Jodie z sekcji czwartej. Pracuję z moją mamą. Sekcja czwarta? Do spraw paranormalnych? Wow, a co robisz? Zginasz łyżki i gadasz z duchami? Nie. Takie rzeczy? Nie. Wow, czas na imprę! Idę po browary, chłopaki, żaluzje. Hej, gdzie? To miała być Jodie kulturalna impreza, gdzie mieliśmy rozmawiać. Czas zaszaleć! No i dusza. Nigdzie nie ma mądrej młodzieży. Ja mam włączyć muzykę. Gdzie tu jest jakaś... Wieża muzyczna. O, tutaj jest muzyka. Op. No to włączamy muzyczkę. Hop. Country pop. Pop włączymy, bo kto lubi country? Młodzież nie lubi. A włączmy country, zobaczymy co zrobią. Dobra. Co to za padaka? Sąsie. Chyba jesteś bluda? Muszę teraz coś z tego wieku, coś do tańca. Co ty puściłaś? Zdychanie jakiegoś leszcza, kurde. Nikt takiej muzyki nie słucha. Mogę usiąść? Macie krzesło jakieś? Wolne? Matka w ogóle nie zagląda do mojego pokoju. Kompletnie. To powinnaś się cieszyć z tego. Kirsten, jesteś genialna. Chcesz jedno? No dobra. O, tak, dzięki. Jak rzuciła, dobrze, że złapałem, bo bym się tylko pokazał, dobra? Nie, dobra, tak stoimy. Niby, że jesteśmy towarzyscy, ale nic. Mi na tej. A dobra. Hej, tylko się nie udław. Pewnie jej pierwsze piwo. Jak się zaśmiałeś? Wcześniej już piłam. Ale rzeczywiście. Coca-Cola. I co robimy? A jeszcze. Czemu wszyscy się rozeszli? Tak wygląda impreza? Usiądę sobie. No to jest imprezowo. Wstanie. I usiądę. Taki krok imprezowy, mój taneczny. Jak kiedykolwiek... Chyba mnie podrywa. Cześć. Jestem Matt. Jodie, tak? Janek. Nie widziałem cię wcześniej w szkole. Ty nie uczysz się w bazie? Towarzyska, bądźmy.
mam inny tok nauczania. Taki indywidualny. Taki, tiki tak. Widzieliście tam dziadka, to jest śmieszne. Bo nie widuję się z ludźmi w moim wieku. Więc pracujesz z mamą Kirsten? No pewnie. Tak. Pracujemy w jednym laboratorium. Pomyślała, że dobrze byłoby, gdybym spędziła trochę czasu z rówieśnikami, więc... Jestem. Ja 2 lata temu z Londynu przeprowadziłem się tutaj. A ty? Gdzie wcześniej mieszkałeś? W Legnicy. W Legnicy. Skłam, że z Legnicy. W Nowym Jorku. Kurde, czemu nie z... Dobra, głupi. Nowy Jork jest zajebisty. Świetnie. Chyba Legnica, stary. To jest jakiś kretyn. Masz jakieś hobby? Dobra. Robisz coś dla zabawy? Ja lubię surfować i gram w kapeli z kumplami. A ty, co cię kręci? To taki typowy chyba nastolatek z USA, a mnie kręci Minecraft. Nic szczególnego. Dużo czytam. Nudę. Nic więcej. Czy mogę cię o coś spytać? O no, chyba o rękę. Tu jesteś w sekcji 4. Ty gówniarzu, unikaj tematu. A dobra, uniknę tematu. Nie ma, nie powiem mu wprost, bo jest frajerem, kurde. Sorry. Zagaduję, by później zapytać się. Nie pogniewałaś. Nie. Nie, nie pogniewałem się. Luzik. To jest gra chyba dla Gimpera, czy coś. Zatańczy ze mną? Dobra, zgódźmy się. Jasne. O kurde, ja muszę przechylać pada. O kurde! Dobrze mi idzie. Wiesz, pewnie słyszysz to na okrągło, ale jesteś bardzo ładna. O, przestań. No dobra. Ironia, odwzajemnie. Ty też jesteś niczego sobie. Nie, to jest gra romantyczna, ja chcę więcej akcji zabijania, a nie. Masz w sobie coś wyjątkowego. Mogę cię zabić jednym, czym będę chciał. Ironia. Można tak powiedzieć. Dokładnie. Żartuję. Muszę twardo wytrzymać. Widzowie na mnie patrzą. Muszę twardo wytrzymać. Chyba coś będzie z tego i wyrwiemy się z laboratorium. Założymy sobie rodzinkę i będę mógł nagrywać Simsy bezpiecznie jako rodzina Jody. On na mnie patrzy, jakby chciał mnie zjeść. Ludzie! Zaczynamy imprezę! Prezentuje nam swoje nadprzyrodzone supermoce! Nie, świetny nie, pomysł, nie. Podoba mi się. Zapomnij, to ściema. No dalej, Jody, pokaż co potrafisz. Co wy tak serio? Właśnie, Jody. Zademonstrujesz coś? Co jest tym kurde klanem, który przyszedł was rozbawiać? Kij, że to są urodziny, odmawiam wam, nie będę wam pokazywał. Że o, patrzcie, mam supermozy! Nic do pokazania. Mówiłam wam, że to jakaś ściema. Okej, okay, Wiara, czas na wspaniały tort i co najważniejsze, na moje urodzinowe prezenty. O, teraz zobacz, że dostałam tomik poezji. Właściwie tort nie zając, najpierw prezenty. No, dokładnie. Buziaczki, Jen, cmok, 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 cmok. Kochana jesteś, to pewnie getry. Stringi, skąd wiedziałeś, że takie chcę? Możesz przestać podbierać mamie. Teraz znajdziesz sobie fajnego chłopaka. Mój przyszły kochanek, dziękuję ci za dodatkowe doznania. O, to chyba mój. O. A to co? Biały kruk. Stara książka. Tomik poezji. Dziwnie pachnie.
No bo to stara, wyjątkowa. Zbiór wierszy Edgara Allana Poe. O, Edgar Allan Poe. Edgar Allan kto? Co, zwinęła się z biblioteki swojego dziadka? Nie, to prawdziwy biały kruk. Tak, jak twoja kiecka. Jak wypływała. To tak jakby ktoś mi powiedział, że mam no premium Minecrafta. Chcesz prezentować mi to badziewie? Myśli, że jest cwana, a jest królikiem doświadczalnym. Chyba twój pies. I do tego stukniętym. Chyba twoja stara. Tak. Cały wieczór łaziła za mną jak pies. Miała chcicę. No, jeszcze puszczalska. Co? Zaprosiłam ją tylko dlatego, że matka mi kazała. Ta, to zwykła zdzira. I czarownica. Co? Ale paza. Co się jej zrobić? Zaraz cię zabiję, kurde. Co się zrobić? Pali się je. Sprać ją! Co to jest? Tłumacz! Nie dam się wam tak uczy walczyć. Chcecie mnie do słów kaskować? Chcecie mnie do słów kaskować? Najpierw bez walki się nie poddam. Bez walki się nie poddam. Proszę, wypuśćcie mnie! Nie poddam się bez walki. Wypuśćcie mnie stąd! Nie poddam się bez walki. Uczy walczyć. Na tyle wrażeń, że aż z wody... Tort? Tak, jedzą torta zjedzą beze mnie. No nie. Dobra, koniec tego dobrego, bo jeszcze się napalicie, kurczę. No dobra, no to nie oni mają ten tort. Niech się tam dobrze bawią. A ja ich zaraz zabiję. Proszę. Okej. Witajcie. Mam nadzieję, że... Aj, nie mogę wam nic zrobić. A czekaj, ja sobie mam otworzyć... A, dobra, najpierw sobie otworzymy drzwi. I pokażemy... Patrzcie, wyszedłem! No Rafi, śmiało, śmiało. Chodź, teraz ich zabijemy. Śmiało, wstawaj. 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 Proste, że się zemścimy, no co? Właśnie na to polega zabawa. Okej. Witajcie, mam nadzieję, że ci ten torcik smakuje. Cieszysz się z prezentów? Zaraz ci rozwalę. A twój ryj jest krzywy, całowałem się z tobą tylko dlatego, bo... mnie za to zapłacili. Ty jesteś ruda. A ty wyglądasz jak Mario w tej czapeczce. Dobra, jak już im pojechałem... albo wiecie co? Nie będę się na nich mścił. Walić ich. Nie, już muszę. Już chyba wybrałem. No tak, już wybrałem, że muszę się zemścić. W takim razie się zemszczę. Najpierw zamkniemy im drzwi, kurde, żeby nie mogli wybiec. Nie mogę. To im stolik. Mogę stolik? Mam nadzieję, że torcik wam smakował, a szczególnie jak teraz będzie każdy miał... Smakował wam ten torcik? Smakował? Świetnie, bardzo zabawne, Steven. Ej, to nie ja! Tym razem to nie ja! Mhm. A może też powiesz, że stół to nie ty przesunąłeś? Co? To jakiś obłęd, spadam stąd! Papa! Nie zostawiaj mnie! A ja też idę. Papa wszystkim. Tylko jest jeden problem. Drzwi zacięły się. No właśnie, drzwi są zamknięte i teraz... Są zamknięte! Jakby co, jesteście na moich usługach. Spokojnie. I nie panikujcie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ktoś mnie przypalił, dlatego teraz ten ktoś dostanie do żarówką. Otwórzcie okna! Otwórzcie okna, czyli ktoś pierdnął. Niezbyt miło, jak sobie zakasowali. Dobra. Dziewczyno ruda, chcesz może usiąść? Śmiało siadaj. Krzesło jest twoje. Co tu jeszcze mogę zrobić? A ty co się chowasz? Co się chowasz? Co się chowasz? Taka byłaś cwana? Przy kolegach wszyscy cwani. Dobra. Ej, czekaj. Czy tam na zdjęciu był kula? Lol. Trzymaj krzesło. Czemu nie chcesz usiąść na tym krześle? Nie wypuszczę was, gdzie ty, kurde. Jeszcze mam tyle tutaj rzeczy, możliwości. Okej. Na przykład wazon. Zapalmy światło. Ups, nie ten guzik. Schowała się pod tym. Czekaj, zaraz ci doświadczę. Mogę im przełączyć program na mój kanał YouTube, żeby mi się wyświetlenia, no nie. Okej. Ej, kolego! Mario! Mario, usiądź może! Usiądź sobie spokojnie. Usiądź sobie, dziewczyno. Nie dzwoń.
Nie musisz po nich dzwonić. Wracaj, idziemy! Pomocy! Dobra. Podpalamy dom, podpalamy dom, podpalamy dom. Przestań już! Oj, chyba spłyniecie. Chyba spłyniecie. Ej, kto tu przeklinał? Dobra. Dobra, koniec tego. Możecie wychodzić. Śmiało wychodźcie. Kto miał spłonąć na stosie? Czarownica czy wy? Hej, doktor? Było wybuchowo na tej imprezie. Gorąco, w pewnym momencie nawet. Ojej, Nina, to ona wszystko spaliła! To diablica, to diablica! Chodźmy, Charlie. Okej. O, udało ci sobie trafiają zemsta, juhu. Jestem super wesoły. Once again.